ile tam trzeba roboty na to, myślę, że zadbać o tego. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tutaj dzisiaj, by wyrazić swój sprzeciw wobec nacjonalizmowi, ksenofobii, mowy nienawiści. W blisko 20 krajach Europy dzisiaj o tej samej porze na ulicę wyszło już według wstępnych szacunków ponad 5 milionów ludzi. Szkoda, że nas w Kaliszu jest tak mało, ale mam nadzieję, że w trakcie jeszcze będziecie Państwo do nas dołączać. Kochani, chcemy Europy wolności i pokoju. Zamiast tego zyskuje na popularności nacjonalizm. Nietolerancja się rozprzestrzenia. Głos nienawiści narasta, a przemoc jest coraz częstsza. To nasz kapitał polityczny. Ludzka godność, wolność i pokój nie są dziś już rzeczą pewną. Nadszedł czas, aby ustanowić granice. Europa jest naszą największą gwarancją pokoju i dobrobytu, solidarności między narodami Europy oraz przyszłości naszych dzieci. Szanowni Państwo, Kalisz jest częścią Europy. My wszyscy tutaj obecni jesteśmy Europejczykami. Dlatego proszę Was, abyśmy odśpiewali teraz nasz hymn, hymn Unii Europejskiej. O zabranie głosu poproszę teraz Michała Witkowskiego, Komitet Obrony Demokracji. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, 70 lat po zakończeniu II wojny światowej w Europie odradza się nacjonalizm. Odradza się, nie bacząc na te doświadczenia, które powinny tego typu ruchy, tego typu ideologie zmieść na śmietnik historii. Garną się do niego głównie ludzie młodzi,
nie pamiętają już, nie widzą, nie słyszeli o stosach trupów, o komorach gazowych, o krematoriach, o deportacjach, o całym tym nieszczęściu, które niesie wojna. Bo nacjonalizm, jeżeli nawet nie jest przyczyną wojny, bo niektórzy twierdzą, że to ropa, że to koncerny zbrojeniowe, być może, ale nawet jeżeli nie jest przyczyną wojny, to jest tej wojny paliwem. Bez nacjonalistycznej ideologii ludzie nie chcieliby się zabijać, ani tym bardziej być zabijani. Bo nacjonalizm, proszę Państwa, to głoszenie wyższości swojego narodu nad innymi. Głoszenie wyższości narodu ponad prawami jednostki. Wolność osobista, wolność każdego z nas jest przez nacjonalizm uznawana za nieważną. Ważny jest tylko jeden naród. On. Co prawda nikomu się nie udało zdefiniować pojęcia narodu, dlatego nacjonaliści sięgają po różne określenia. Straszny jest nacjonalizm na gruncie etnicznym, który mówi, że ty nie jesteś z naszego narodu, bo twoja matka, twój ojciec, twój dziadek byli Żydem, byli Niemcem, byli Rosjaninem czy kimkolwiek innym. Taki nacjonalizm jest obecny, ciągle kwitnie, tutaj, niedaleko. Niejaki Międlar mówił o tym, jak bardzo Żydzi szkodzą Polsce. Żydzi w tym mieście, mówił, w tym mieście, w którym 1/3 mieszkańców Żydów została zamordowana. Proszę Państwa, kończąc już, bo chyba się za bardzo rozgadałem. Pamiętajmy, Unia to wolność, nacjonalizm to niewola, patriotyzm to miłość, nacjonalizm to nienawiść. Dziękuję Państwu. Witam Państwa. Tak na początek pomyślałam, że zacznę od słów Ireny Sendler, która mówiła tak: ludzi należy dzielić tylko na dobrych i na złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, liczy się tylko to, jakim kto jest człowiekiem. To jest taka prosta zasada. Gdybyśmy się do niej stosowali, mielibyśmy inny kraj, inny świat. Ale tak nie jest. I pomyślałam sobie, że gdyby z tych wszystkich wojen, konfliktów, z naszej strasznej historii, mielibyśmy wyciągnąć jedną lekcję, to niech to będzie takie stwierdzenie, że wszystko zaczyna się od słów. Bo zawsze na początku są słowa, potem lecą kamienie, a potem znamy różne scenariusze, były i obozy śmierci. Zaczyna się od słów, od mowy nienawiści, od braku szacunku dla drugiego człowieka, od kłamstw, od krzywdzących bardzo stereotypów i od milczenia. A potem lecą kamienie, są akty wandalizmu i to nie musimy wcale tego daleko szukać. Całkiem niedawno na kaliskim cmentarzu żydowskim powybijano szyby, dokonano zniszczeń, a takich aktów wandalizmu jest w Polsce coraz więcej, szczególnie w stosunku do cudzoziemców o ciemniejszym kolorze skóry. Na to nie ma naszej zgody. I powinniśmy z tym walczyć. I jasne, walczy się trudniej, kiedy za tą mową nienawiści stoi aparat państwowy, rządowy oraz narodowe media. Bo to tam słychać kłamstwa na temat Unii Europejskiej, tam słychać oszczerstwa na temat różnych grup, które mają inne podejście do rządu, tam słychać obraźliwe komentarze na temat choćby homoseksualistów, ludzi innego wyznania. Tam się wszystko zaczyna. Tym bardziej, Szanowni Państwo, ostatni przykład.
Marsz Niepodległości, gdzie kobiety usiadły na chodniku, żeby po cichu zaprotestować przeciwko głoszonym antysemickim hasłom. Zostały oplute i pobite, skopane. To są filmy z tego. Całkiem niedawno prokuratura umorzyła śledztwo, argumentując to, uwaga, to nie było pobicie, tylko okazanie niezadowolenia. Szanowni Państwo, nie może być zgody na żadną przemoc, ani słowną, ani fizyczną, bo od tego się zaczyna. I tak jak mówiłam, bądźmy wrażliwi na to, reagujmy na każdą agresję i edukujmy młodzież i, co jest bardzo ważne, ostrożnie wybierajmy polityków. To zgromadzenie dzisiejsze miało w założeniu być no logo i jest w założeniu no logo i miało być pozbawione partyjno-politycznych akcentów. Dlatego też zwróciliśmy się do wszystkich kaliskich partii politycznych, no powiem szczerze, z wyjątkiem PiSu ze względów oczywistych i z wyjątkiem Kukiza, bo mają na swoich listach wyborczych ludzi znanych z poglądów nacjonalistycznych. Z wyjątkiem tych dwóch ugrupowań zwróciliśmy się do wszystkich. Odpowiedziała nam tylko Koalicja Obywatelska i, jak Państwo widzieli, PSL. Zaplanowaliśmy tę manifestację, myśląc, że będzie więcej mówców na dłużej. No, Państwo byli zadowoleni, że się szybciej skończy, ale pamiętajcie o tym również 21 października, jak niektóre ugrupowania i stowarzyszenia polityczne traktują problem nacjonalizmu i traktują wartość zjednoczonej Europy. Dziękuję Państwu. Ja jeszcze tylko dodam ze swojej strony, bo oczywiście dostaliśmy zgodę na zgromadzenie publiczne z ratusza, ale niestety prądu już nie dostaliśmy. Bez podania powodu. Dlatego przepraszam za kryptoreklamę, ale chciałem podziękować właścicielowi restauracji American Chicken, najlepsze kurczaki w mieście, za udostępnienie nam energii elektrycznej. Dzięki serdecznie.